Nazywam się Barbara Szczepańska, mieszkam przy ulicy na Stoku 12D. Urodziłam się w tym mieszkaniu, w tym nawet pokoju, w którym jesteśmy. Mój tata urodził się w 1902 roku w Gdyni, wtedy kiedy ona jeszcze była wioską. Potem dziadek zabrał rodzinę i wyjechali do Bydgoszczy, bo miał tam jakąś pracę, budował jakieś mosty, nawet we Wrocławiu jakiś most postawił. Ma tam chyba jakąś tabliczkę. Tam też urodziło się młodsze rodzeństwo mojego taty. No, zostali wszyscy wykształceni. Mój tata wstąpił do wojska. Był zawodowym żołnierzem. W Brześciu, tam też mój tata poznał mamę, która pochodziła też z jakiegoś tam majątku. I urodziło się tam moje starsze rodzeństwo. Jak wybuchła wojna, mój tata najpierw był w AK wraz z tymi swoimi niektórymi wojskowymi. Nie raz, nie dwa Niemcy w nocy wpadali, rewizje robili, dzieci z łóżek wyciągali. Po prostu, mówi, koszmar był. Po wojnie tata chciał wrócić w swoje strony, dlatego przyjechał. Ale ponieważ przyjechało też parę osób dawnych wojskowych, zawodowych, więc no, zatrzymali się w Gdańsku. Najpierw moja rodzina mieszkała na Oruni, no ale tam było malutkie mieszkanie, więc tata się wystarał o to mieszkanie. Przydział dostał na takiej malutkiej kartce, mniejszej niż kartka od zeszytu, napisany ręcznie, i na drugiej stronie były wydruki jakichś części samochodowych, bo to podobno był jakiś rachunek z warsztatu samochodowego. W czerwcu, w 1946 roku, moja rodzina się wprowadziła do tego mieszkania. Moje starsze rodzeństwo jeszcze było świadkiem egzekucji, na tych oprawcach z obozu Stutthof. To co prawda nie widzieli, jak ich wieszają, ale dzieciaki z ulicy pobiegły, jak zaczęli stawiać te szubienice, jak się ludzie zaczęli schodzić. Dzieci pobiegły na górkę i tam stały mniej więcej na wysokości domu numer 15, na Pochulan, może trochę zeszły na dół. Ale to była okolica pilnowana przez milicję, wojsko chyba, i po prostu ich poprzeganiano. Ale te szubienice postawione to moja siostra i mój brat widzieli. No a potem we wrześniu to już ja się urodziłam. Najpierw w tym mieszkaniu nie mieliśmy całego. Wiem, że dwa pokoje zajmowaliśmy, a w trzecim mieszkał jakiś pan, na który moja rodzina mówiła, że to jest teśnik. Mieszkanie było z meblami po Niemcach, no po tych ludziach, którzy mieszkali. W zasadzie w całym domu, no to był w kilku mieszkaniach, to był taki standard. Duże łóżko drewniane, takie podwójne, jakiś kredens ogromny w kuchni, no w pokoju jakieś szafy ciemne, i to nie były chyba żadne zabytkowe meble, tylko po prostu chyba na zasadzie takiej, jak w latach PRL-u funkcjonował segment Kowalski, który wszyscy mieli. U nas w mojej klatce, jak się wprowadziliśmy, to mieszkała na samej górze, na takim mieszkaniu strychowym, mieszkała rodzina. Ona była gdańszczanką, a on kaszubem. Mieszkali tutaj przez... No, w czasie wojny też tu mieszkali. Jak myśmy się wprowadzili, to oni w ogóle byli takimi dziadkami przyszywanymi dla wszystkich dzieci. I jak ja byłam mała, moja mama zachorowała, zabrało ją pogotowie, tata z nią pojechał, a moje rodzeństwo jeszcze w pracy było, to ja do późnej nocy u nich siedziałam, nakarmiona, oczywiście pocieszona, póki tata mnie nie odebrał. Że już z mamą wszystko w porządku i że już mogę do domu iść.
no to u nich to tak można było się przytulić. Babcia miała swoją tajemnicę związaną z Niemcami, bo ona jako gdańszczanka znała niemiecki i pracowała u Niemców. I mówi, że pracowała gdzieś na Dolnym Mieście i że jak sam koniec wojny to już był, Niemcy wszystko wywozili i mówiła, że jak wracała z pracy, chyba była 23, bo ona długo pracowała, miała też przepustkę, to mówi, że tutaj przy muzeum naszym zobaczyła samochody, które takie wielkie, które się zatrzymywały i wynosili jakieś skrzynie i zakopywali. Piętro niżej pode mną mieszkali państwo Olszewscy. Jego, znaczy pan Olszewski i jego tata najpierw prowadzili jakiś sklep na Elbląskiej. Był to super sklep, bo nam przynosili jakieś czekoladki, częstowali dzieciaki. A po jakimś czasie przejęli prowadzenie spółdzielni. Ale spółdzielnia najpierw była, jak pamiętam, dosyć taka ciemna, ponura, naokoło lada. Na ladzie stała tylko waga. No i pamiętam, że stała taka skrzyneczka drewniana, płaska, i w tej skrzyneczce była marmolada. Wtedy się jadło marmoladę, zresztą dobra była, taka krojona, bo o drzemach to ja nie słyszałam. Chyba ktoś robił, moja mama nie robiła. I jeszcze leżał jakiś tam twaróg i nie wiem, no były takie ciemne naokoło, takie ciemne brązowe półki. I na środku stały jakieś beczki z ogórkami, kapustą, a i bańki z mlekiem pełne, bo puste wystawiali przed sklepem, stały przed sklepem. Do sklepu po mleko albo po śmietanę chodziło się z bańką albo z jakimś kubkiem i pani taką specjalną, z takim czerpakiem. Można było sobie kupić ćwierć litra mleka czy pół litra mleka, ile kto sobie potrzebował. Były różnej pojemności czerpaki. Nie pamiętam, co było ze śmietaną. Można też było fajnie kupić na przykład pół kilo soli. Pani robiła takie tutki z papieru i na wagę kładła i sypała z dużego worka. Naprzeciwko, na rogu, tym, gdzie kiedyś kiosk był, była też piekarnia. W tej piekarni cały dzień praktycznie był ciepły chleb. A najfajniejsze było to, że mamy wysyłały dzieciaki po chleb. Wszystkie małe, bo nie było ruchu na ulicy, to tam 4 czy 5-latki chodziły, ja też. No i jak się przychodziło do domu, to ten chleb był objedzony z jednej i z drugiej strony. Bo to były najlepsze części chleba. To mamy chyba nawet już nie krzyczały, bo wiadomo było, że jak dziecko pójdzie po chleb, to przyjdzie z chlebem takim obskubanym. Ja jeszcze, jak byłam w szkole średniej i zachorowałam bardzo ciężko na zapalenie płuc, moja mama dawała mi coś do jedzenia, co ja bardzo, no co chciałam zjeść, bo w ogóle to nic mi się nie chciało. I okazało się, że chodziła tutaj do piwnicy. Myśmy to nazywali, że idziemy do dziada, do tego pana, który to prowadził. I on, jak się dowiedział, że jestem chora, mimo że on taki był mrukliwy i dzieciaki przeganiał, to zawsze mi zostawiał wątróbkę z indyka, którą ja jedną, jedyną jadłam. A on ją dostawał chyba jedną albo dwie co parę dni. Więc on mi to zawsze zostawiał. Moja mama do niego przychodziła i kupowała tą wątróbkę. On był taki szorstki bardzo, ale w sumie nie był zły. Tylko że dzieciaki się go bały, bo on tam nie pozwalał sobie, żeby mu po głowie wchodziły. Fajny był sklep na rogu Biskupiej, ten po schodkach. Tam było wszystko. Mama mi tam kupowała buty i to najmodniejsze. Była też pasmanteria i jakieś tam drobne chyba rzeczy do ubrania. Na Biskupiej za kioskiem był z fantastycznymi materiałami. Jak ktoś potrafił sobie uszyć, to naprawdę materiały były takie, że jak w całym Gdańsku nie było. Mały sklepik na uboczu, a materiały super.
I ten sklep prowadził też tata mojego kolegi, który tu mieszkał na Salwatorze. Wejście od na stoku. W domu, który nie istnieje, był szewc. Miał swój warsztat na parterze i on miał dwa ogromne koty wykastrowane. Strasznie wielkie. Jeszcze takich kotów nie widziałam nigdy, chociaż moje koty są duże, ale te były jeszcze chyba dwa razy takie. Jeszcze pamiętam, jak się schodziło na dół, to na tym rogu zaroślak i spadzista był taki sklep z koszykami wiklinowymi. Zawsze, jak szliśmy do szkoły, były wywieszone, wystawione te koszyki. Dużo tych koszyków, różnej wielkości. U państwa Olszewskich, chyba gdzieś w 55 albo 6 roku, nie pamiętam, był pierwszy, chyba w dzielnicy, telewizor. Był ogromne pudło, a ekran wielkości chusteczki do nosa. No ale jaka atrakcja. Na początku pamiętam, chyba tylko nadawali godzinę albo dwie dziennie, a później troszkę było dłużej, ale najpierw też tylko chyba do 20:00 i wiem, że codziennie po południu było jakaś film taki dla dzieci i młodzieży, no to my obowiązkowo. Jak był deszcz, no to dzieci bawiły się na klatce schodowej. Też nikt nie protestował. Jakoś tak, no nie hałasowały za bardzo, ja wiem. Bawiły się w szkołę, coś rysowały. Schody były bardzo czyste, bo wszyscy raz na tydzień wyszorowane do białości. A jakoś tak nie przypominam sobie, żeby dzieci brudziły. A jeżeli chodzi o klatkę schodową, to pamiętam, że była pomalowana lamperia w taką kratę dwu- czy trzykolorową, jakąś zieloną, fioletową i niebieską. Naszym miejscem zabaw był cmentarz. Cmentarz, który był zdewastowany, który miał poprzewracane nagrobki. Tutaj blisko mojego okna, na zboczu, na tej skarpce takiej, leżały poprzewracane płyty zdjęte. Ale wiem, że ze trzy leżały takie piękne, czarne, błyszczące. Nie wiem, co to było. No i po całym cmentarzu były porozrzucane różne nagrobki, zniszczone. Był rząd taki od skarpy ulicznej w stronę kanału Raduni. To był rząd takich grobowców rodzinnych jakichś, bo widać było, że te podmurówki są duże. One w sumie nieraz były takie w kwadracie, prawie jak ten pokój. Z tym, że tak, tutaj bliżej ulicy nie było wysokich, tylko były już te resztki takie z murki. Niskie, to nawet na tych murkach mamy sobie siadały i dzieci pilnowały, jak się bawiły. A dalej, tak mniej więcej jak jest śmietnik szkolny, to stały dwa murowane grobowce, takie bez okien, tylko z wejściem, ale jak one były po wojnie bez dachów, dachy zawalone, w środku leżały. Także jak się wchodziło do tego grobowca, bo myśmy się tam chowanego bawili, to nie było dziury, tylko gruz. Natomiast za tym, jeszcze w stronę kanału Raduni, były dwa grobowce takie lepsze, miały okna. Znaczy otwory okienne, w których były takie kute kraty, były one zamknięte też kratami i z tym, że one były bez dachu. W jednym było tak równo z podłogą, a w drugim, tym jakby bardziej zachowanym, no to widać było, że tam jest jakieś niższe piętro, ale trumien nie było widać. Tam, gdzie teraz jest ten okrągły trawnik, klomp w parku naszym, było takie ubite miejsce, no to myśmy to nazywali boiskiem. I na tym boisku, ale to starsi chłopcy, tacy 16-17, grali w piłkę nożną. Oni tam urzędowali, młodsze dzieci raczej tam się nie zapuszczały w sumie.
Drugi taki placyk, ale to już był bardziej trawiasty, to był tutaj, gdzie przed szkołą jest teraz wyłożone kafelkami to ich podwórko. To tam młodsze dzieci miały swoje miejsce do zabawy, jakieś tam piłki, no wszystko co tylko możliwe, siedzenie, kocyki, mamy tam siedziały. Zawsze tam było trochę ludzi, a dziewczynki takie 10-12-letnie to miały swój placyk jeszcze dodatkowy. Tutaj jak się zaczynała Aleja Lipowa. To był nieduży placyk. Na tym placyku były wyrysowane klasy i tam dziewczynki miały swoje królestwo. No ale na tym cmentarzu było mnóstwo zabaw, bo i podchody, i chowanego było gdzie się schować. I no nie słyszałam, żeby ktoś gdzieś wpadł. Chociaż te grobowce takie, szczególnie ten bliżej, tak jak się jest wejście do szkoły, był taki grobowiec z taką bardzo, bardzo grubą płytą i ona była odsunięta, ale tam, nie wiem, ja tam zaglądałam, ale trumień nie widziałam, no ale tam ktoś mógł wpaść, ale nie słyszałam, żeby się zdarzył jakiś wypadek. Na tym cmentarzu jeszcze tam, bliżej tamtego podwórka, bliżej czterdziestek, to był taki pas tuż przy murku, tam gdzie kiedyś sadziłyśmy te kwiaty. Był pas dziecinnych grobów i te groby były jeszcze obsadzane kwiatami i były tam świeczki zapalone. To jeszcze jak miałam, nie wiem, w roku 60 chyba, może w 59, jeszcze tam były kwiatki i jeszcze tam palili świeczki. A potem jak zaczęli budować szkołę, no to ja tu z okna widziałam, jak przyjeżdżały wywrotki i po prostu tak po wsiech, jak to się mówi. Wszystko bez szacunku, bez żadnego jakiegoś takiego zbierania kości. Na te wywrotki i wywozili nie wiem gdzie. Oczywiście cała dzielnica miała piece węglowe i to już było nagminne, że jesienią woźnice przywozili nam węgiel wszystkim, no każdym po kolei. Zwykle to było tak, jechał wóz konny, a za nim leciał tabun chłopaków i się usiłowali na ten wóz wieszać, żeby się przejechać. I niektórzy woźnice pozwalali, a niektórzy batem po tych chłopakach. Poszłam do szkoły w 53 roku, do pierwszej klasy. Wszystkie dzieciaki z ulicy chodziły do siódemki. Pamiętam tą szkołę jako taką ciemną, ciasną, pełno dzieci w klasie. Piec, podłoga wysmarowana jakimś takim czarną substancją, która strasznie brudziła, ale podobno od niej się nie kurzyło, nie pyliło. A jak w klasie było 40 dzieci, no to trochę było. I pamiętam, że w mojej pierwszej klasie było kilkoro dzieci takich dużo starszych, bo chyba wtedy wyszła jakaś ustawa czy zarządzenie, że wszyscy muszą się nauczyć czytać i pisać i nawet ci, którzy nie chodzili do szkoły przed wojną, bo to były przecież w Gdańsku różne dzieci i one były ze wsi, gdzieś tam ze wschodu, że nie umiały, więc przyszły do pierwszej klasy, uczyły się z nami czytać i pisać, a one były o połowę większe niż my. W każdym mieszkaniu kiedyś był kołchoźnik i wszyscy słuchali tego samego, bo można było tylko zrobić głośniej, ciszej albo wyjąć wtyczkę z gniazdka. Bardzo czekałam na godzinę 12, gdzie był hejnał z Wieży Mariackiej. Później chyba były jakieś wiadomości czy coś i grała muzyka, grała orkiestra, najpierw jakiegoś Zajmera, potem Rachonia, a później była dla dzieci audycja wyczekiwana chyba przez wszystkich. Taka godzinna. W niej były jakieś opowiadania. Pan Bogucki wtedy uczył piosenek różnych, kazał powtarzać teksty, kazał śpiewać, co śpiewałam. Uczyłam się różnych, niektóre pamiętam do dzisiaj. Bardzo nas interesowało, jak tak pod koniec lata co roku przyjeżdżali Cyganie.
przyjeżdżali cyganie z kolorowymi wozami, pomalowanymi, no przepięknie, ale my jako dzieci trochę na dystans, bo nas starsi od małego zawsze straszyli, że cyganie kradną dzieci. No więc myśmy trochę tak się bali. No ale ciekawość zwyciężała i tak całymi grupkami chodziliśmy. Oni się zatrzymywali w tym miejscu, gdzie teraz są korty tenisowe. Kilka dni byli. No chodziliśmy tam codziennie, bo to była atrakcja. Oni tam palili jakieś ogniska. Nieraz podchodziliśmy tak bliżej wozu, to nas jakaś cyganka zagadnęła. No ale myśmy trochę się bali, żeby nas nie ukradli. No niestety tak było. Oni też tutaj chodzili po ulicy, sprzedawali jakieś patelnie. Moja mama też kupiła, no niektórzy kupowali, bo to były bardzo dobre patelnie, bardzo długo się trzymały. Chodzili też i naprawiali garnki. Nie wiem, oni lutowali czy coś, bo ja wiem, że na przykład duże garnki były trudno dostępne w tych czasach, no tak zaraz po wojnie. I wiem, jak się zrobiła nieraz dziura, przepalił się garnek, no to się nie wyrzucało. Tylko właśnie mama moja czekała, aż ktoś taki przyjdzie i da ten garnek zalutować, żeby jeszcze był. Zrobili remont domu, jak się urwał balkon i spadł z moją sąsiadką. Ja już wtedy pracowałam. Wracałam z pracy, a taka znajoma, która mieszka na Biskupie i widzi nas z okna, spotkała mnie tutaj w okolicach sklepu pana Kowalkę i mówi do mnie: Basia, wasza sąsiadka wyszła na balkon wieszać pranie. Ten balkon się pod nią zarwał i ona z nim spadła i się zabiła. No to faktycznie ja przyszłam do domu, patrzę, no nie ma balkonu. Za chwilę przyszli z ADM-u i nam te drzwi balkonowe zasłonili takimi płytami, żebyśmy z domu nie mogli wychodzić, żeby się nic nie stało nikomu. U nas i na pierwszym piętrze. No a później wstawili nam takie balustradki, które mamy do dzisiaj. No i później w całej dzielnicy polikwidowali balkony. Nie patrzyli, czy dobre, czy niedobre, czy się nadają, czy nie. Po prostu wszystko zostało zlikwidowane i no, urok dzielnicy dużo na tym stracił. Dlatego, że na przykład na rogu Biskupie i na Stoku nad takim sklepem, który był, były zawsze przepiękne, ukwiecone balkony. No nie ma. Teraz nie ma. W grudniu 70 roku pracowałam w Elmecie i on był na Marynarki Polskiej. Tu nam wszystko powyłączali. W szkole wyprowadzili. Szkołę wyprowadzili. Wprowadzili zomowców. Na górze codziennie 5 rano wyjeżdżały te wielkie samochody pełne zomowców, a drugie z tą wodą, no bo też tak było. No i jeździłam do pracy, to po prostu dostać się do tramwaju to był koszmar, bo przyjeżdżaliśmy wzdłuż Stoczni Gdańskiej, bo trójką. Obstawionej od kolejki czołgami, jeden wagonik tramwajowy, a ludzi masa. W 83 roku, jak moje dzieci chodziły do szkoły i tutaj szkoła była w remoncie, więc chodził na Żabi Kruk i przez te wszystkie rozruchy, rozruby trzeba było przechodzić koło komendy, żeby to dziecko odebrać. Nieraz z pracy się zrywałam, bo mi szef mówi: idź po swoje dzieci, bo są rozruchy. No więc szybciej jak się dało, ale o tyle było szczęście, że nasze dzieci z dzielnicy tam chodziły, więc mamy, które nie pracowały, po prostu zabierały te dzieci, przyprowadzały. Bo nasze dzieci chodziły na drugą zmianę, czyli
One chodziły nieraz na drugą, na wpół do trzecią, bo te dzieci z tamtej szkoły były pierwsze, chodziły rano, a nasze dzieci chodziły po południu. I bardzo trzeba było uważać, bo pewnego razu wpadali tutaj zomowcy, ludzi gonili wszędzie i tutaj od Salwatoru wpadli zomowcy z karabinami wycelowanymi ludziom w okna normalnie. Ja to tak patrzyłam zza firanki z okna i tak bałam się nawet, żeby mnie zobaczyli, no bo nie wiadomo, co by się działo. I słyszeliśmy, że chodzą wzdłuż ulicy i tylko huk, i huk, i huk. I okazało się, że oni w każdą klatkę wrzucali taki granat z gazem łzawiącym. Jak nam rzucili tutaj w klatkę na dół ten gaz, to u nas w drzwiach szyby wyleciały, bo mieliśmy kiedyś takie stare drzwi i były z szybą i ludziom powylatywały te szyby. No to potem nie wstawialiśmy szyby, tylko zostało to zabite taką płytą pilśniową, czy tam co to było. A pod piętnastką, tam są takie wąskie schody jak drabina. Jak oni wrzucili na te schody ten granat, to te schody się osunęły. Musieli je jakoś tam naprawiać, nastawiać, bo tam ludzie nie mogli przecież wyjść stamtąd, nie? Kiedyś chciałam się stąd wyprowadzić, jak to młody. Bo w sumie to moich koleżanek, z którymi chodziłam do szkoły i z którymi się tutaj wychowywałam, to nie ma. One się powyprowadzały. Przyszedł taki czas, skończyły szkołę, skończyły studia i wyfrunęły z dzielnicy. Ja to tak tkwię cały czas i nie mam zamiaru się wyprowadzić, chociaż był taki czas, że myślałam sobie, o, pójdę do nowego budownictwa i będę sobie mieszkać. Ale nie ma. To nie jest to samo. Tu jest fajnie.